Poznań Startup Weekend to impreza przeznaczona dla wszystkich kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi. Skompletuj zespół i stwórz w ciągu 54 godzin prototyp usługi, narzędzia, serwisu. Podejmij wyzwanie. Na program zapraszają Hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Jeżeli chodzi o Like TV, takie główne hasło przyświecające tej telewizji? No wiesz co, sama nazwa właściwie miała zawierać, miała podpowiadać naturę projektu, czyli powinny być to treści, to jest taki główny klucz wyboru tematów, mają być to treści, które chcielibyśmy zalajkować. Ale oczywiście nie w takim oryginalnym znaczeniu lajkowania, bo lajkowanie odeszło od tych korzeni, bo pierwotnie lajkowanie oznaczało lubienie. W tej chwili już właściwie zaciera się ten sens lajkowania facebookowego i przechodzi to bardziej w taki sposób dodawania hype'u, jakby nagłaśniania, popychania dalej, tej wiadomości dalej. Na niektórych serwisach, na przykład na takim showroomie, który zbiera polskie marki modowe, tam zastąpiono to wow. Na Lookbooku to będzie, nie wiem czy znacie serwis Lookbook, który zbiera prawdopodobnie najlepsze na świecie blogerki modowe, tam znajdziemy przycisk, który się nazywa hype. I tak naprawdę w tym lajkowaniu chodzi o to, żeby podbijać głośno, jakby rozkręcać wolumen wokół danych tematów. No i to się ma zawierać w tej marce i jeśli są tam tematy, które nie zasługują na tego lajka, to dlatego, że nie wykonujemy właściwie swojej pracy, ale takim rdzeniem, taką filozofią, której powinniśmy się trzymać fanatycznie, jest właśnie pilnowanie tego, aby to były wszystko tematy, wokół których macie jakąś emocjonalną reakcję. A powiedz mi, prezenterki u ciebie pracujące, ich wynagrodzenie jest uzależnione od tych lajków? To mają ciężką robotę. Nie, bardzo bym chciał. Moim wielkim idolem biznesowym jest taki znany przedsiębiorca, który zrobił takiego w Stanach takiego pudelka, zanim my zrobiliśmy w Polsce. I nazywa się Nick Denton i stoi za takim przedsięwzięciem, które działa pod czapą Gokera. Ale on był w ogóle moim zdaniem protoplastą z takiego języka, jakiego my używamy w naszych serwisach, czyli takiej pewnej złośliwości, ale która dopiero się wykształciła w internecie. No i on faktycznie w swoich redakcjach wprowadza model wynagrodzenia uzależnionego od popularności tekstów czy też materiałów, które w tych serwisach się pojawiają. No niestety nam tej odwagi zabrakło i działamy w oparciu o tradycyjny model jakichś tam stałych wynagrodzeń, premii uzależnionych od wyniku, ale gdzie jednak podstawą wynagrodzenia są stałe pensje. Czym telewizja online'owa powinna się różnić od telewizji offline'owej, takiej tradycyjnej? To jest dobre pytanie, bo moim zdaniem łatwo o jakąś głupią generalizację, bo kiedyś już mieliśmy do czynienia z generalizacją, że te internetowe materiały nie powinny być dłuższe niż te, powinny być o wiele krótsze niż te na antenach telewizji. Pamiętasz naszą rozmowę? Jak się ścinaliśmy na ten temat? Nie pamiętam. Ja na szczęście mam tę zdolność wypierania ważnych informacji. Wypierania swoich błędów i mankamentów. No i więc takie generalizacje są szkodliwe, bo każdy podsegment rynku telewizyjnego rządzi się swoimi prawami i ty prawdopodobnie możesz sobie pozwolić w ramach tego projektu na materiały trochę dłuższe. Zresztą to zawsze będzie jakiś koktajl i wydaje mi się, że docelowo w internecie będziemy jeden do jednego przenosić formaty, metody. Jeśli chodzi również właśnie o długość materiałów, będziemy kopiować to, co robiła telewizja. A powiedz mi, gwiazdy telewizji sprawdzają się w internecie? Bo u ciebie, z tego co patrzyłam na stronie, pracują osoby, które wcześniej można było zobaczyć na szklanym ekranie w telewizji tradycyjnej. Jak one potem są odbierane w internecie? No bo jednak to medium troszkę się różni od telewizji tradycyjnej.
Wiesz co, nie jestem w stanie wyrokować, biorąc pod uwagę, że projekt właściwie na rynku jest, startowaliśmy go 3 tygodnie temu, tak na dobre. Nie jestem w stanie podejmować się oceny. Ja oczywiście, zależy mi na ludzi o dużej świeżości. Ideą było to, aby... Znaczy, baliśmy się brać ludzi środka. Jeśli nie jesteśmy w stanie brać Tomasza Lisa, to mamy pieniądze na ludzi środka, czyli takich, którzy pojawiali się już w mediach, ale nie odnieśli szalonego sukcesu, to wiedzieliśmy, że ci ludzie z środka nas nie interesują, bo tak naprawdę mam wrażenie, że oni kapitału nie zbili, a jeśli widzowie mają z nimi jakiekolwiek wspomnienia, to pamiętają ich w słabych produkcjach. Więc jedynym wyjściem, jakie nam pozostawało, było pójście po świeże twarze. Bo ty oczywiście masz dużą wiedzę insajderską, siedzisz w rynku telewizyjnym, ale my jednak wybieraliśmy ludzi z klucza, sprawni przed kamerą, ale nieznani. A właśnie, a propos vlogerów, wiesz, bo to jest też chyba fajne źródło, jeżeli chodzi o prezenterów w internecie, bo dzięki takim prezenterom możesz też szybciej generować oglądalność, ponieważ oni już mają swoją publiczność. Korzystasz z vlogerów, blogerów? Wiesz co, tak, ale myślę, znaczy ja chciałbym z nich korzystać, ale vlogerzy mają dużo, dużo zdrowego rozsądku i mają, oni mają zazwyczaj bardzo silny wewnętrzny kompas, który podpowiada im, co robić, aby nie dać się nikomu zwasalizować, podporządkować. Jeśli gdzieś szukać takich naprawdę dobrze strategizujących i rozumiejących, czym jest ten personal brand ludzi, to są ci vlogerzy, bo oni są gotowi pójść na wchodzić w mariaże, nawiązywać relacje tylko tak, jeśli te relacje są niesymetryczne i oni więcej zyskują. Niestety. A czy to właśnie dowodzi ich właśnie jakości tego, że ci ludzie mają głowę na karku. Więc nie jest łatwo współpracować z vlogerami i nie udaje nam się współpracować z vlogerami, chociaż na innym naszym projekcie wrzuta.pl są oni naszymi partnerami. Chcesz znaleźć ludzi świeżych? Chcesz być taką Niną Terentjew albo Edwardem Miszczakiem internetu? Takim, że będziesz, wiesz, znajdował talenty i je promował? Tylko bogatszym zasadniczo, ale tak, siedzącym i głaszczącym tego kota i planującym i przestawiającym kursorem, układający ramówkę. W pewnym sensie tak, jest to na pewno też, ja jestem dzieckiem wychowanym na MTV i książkach jednocześnie. I wydaje mi się, że łączę te wrażliwości, jednocześnie na literaturze science fiction, która wyłącznie się opiera właściwie, jakby główne takie toposy w literaturze science fiction, to jest podbój świata, walka korporacji, jakieś zmagania, survival, tak? I to we mnie siedzi, a z drugiej strony jestem dzieckiem MTV i zawsze moim marzeniem, zresztą w liceum trzeba było zrobić wypracowanie jakoś nawiązujące do realizmu, to ja zrobiłem wypracowanie na temat tego, że dzwonię na antenę MTV i tam uczestniczę w jakimś konkursie. Więc to przepowiadało moje pragnienie faktycznie. I tak jakoś to się kumuluje. Można powiedzieć, że przez 13 lat robiłem internet po to, żeby teraz zrobić telewizję, która będzie najlepsza i jest to pewna moja ambicja. A jednocześnie tej ambicji jest po drodze z tym, że rynek ma bardzo duży popyt na tego typu projekty i potrzebuje takiej przestrzeni reklamowej, ale musiałem na to czekać. Pierwsze rozdanie chciałem zrobić w roku 2004, ale było to zdecydowanie przedwcześnie. Potrzebowałem 8 lat, żeby się odważyć na drugi krok. Czy są jakieś pytania? Dzień dobry, witam, Artur Kuszel, firma Transmisja Live. Chciałem zapytać, bo chodzi mi trochę o tą nomenklaturę, to znaczy chciałem zapytać, czy, bo w Polsce ostatnio dużo powstaje takich projektów, które tworzą wideo, wrzucają wideo i chciałem zapytać, czy to aby na pewno jest telewizja, czy to nie jest takie troszeczkę przeniesienie YouTube'a, przeniesienie wrzuty, tylko jakby na inny serwis, tak? Czy to aby na pewno jest telewizja? A czy warto się w ogóle o to spierać? Ten przydomek telewizja jest ważny o tyle, że pozwala występować o budżety, które tradycyjnie były w telewizji, więc o tyle jest użyteczny i dlatego będziemy go używać. A to, czy on pasuje do jakiejś tam definicji, znaczy nie wiem,
nie wiem, co byśmy zyskali, decydując się na jakieś takie purystyczne rozważania, co jest telewizją, co nie jest telewizją. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce. Poznań Startup Weekend to impreza przeznaczona dla wszystkich kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi. Skompletuj zespół i stwórz w ciągu 54 godzin prototyp usługi, narzędzia, serwisu. Podejmij wyzwanie.